Na początku chciałbym pogratulować gospodarzom awansu do finału i także dzisiaj byli lepsi, trzeba to oddać. Tak jak powiedziałem, przyjechaliśmy tutaj walczyć do ostatniego wyścigu. Gospodarze okazali się lepsi, a myślę, że możemy wyjść z podniesioną głową, bo praktycznie do 9 wyścigu czy 10 napędzaliśmy niezłego stracha gospodarzom. No czegoś zabrakło w tej końcówce i tak jak powiedziałem, no gospodarze tutaj jechali na własnym torze, wykorzystali ten atut i okazali się lepszą drużyną i gratuluję jeszcze raz serdecznie. No ja zacznę tak jak pan menadżer od nas, że gratuluję tutaj gospodarzom, bo naprawdę świetnie jechali, choć myślę, że kibicom mecz mógł się naprawdę podobać, bo tutaj widzę, patrzę teraz w program, że w 10 biegu było 31-29, jeszcze mecz naprawdę na styku. No ludzie kochają za to ten sport, że jest nieprzewidywalny. No byliśmy skazani przed meczem tutaj na pożarcie, a pokazaliśmy pazur i z tego się bardzo cieszę. Ulga? Ulga. Ale jest o czym myśleć z pewnością przed finałowym meczem? Na pewno. Trzeba pomyśleć, bo to już nie będzie przelewek, na pewno. Plan w połowie zrealizowany. Teraz został jeszcze jeden krok, jakże ważny. Podchodzimy oczywiście z myślą tylko i wyłącznie o jednym, o awansie. Szkoda, że nie do końca ten tok wyszedł dzisiaj taki, jaki chcieliśmy, żeby był, ale to już można powiedzieć siła wyższa. Gniezno się przygotowywało na przyczepnym, a tutaj ząk był twardy, ale to już nie do końca tak chcieliśmy, żeby wyszło. Dziękuję bardzo gościom za walkę, za fajne emocje. I to już dzisiaj podpisujemy protokół po zawodach i skupiamy się na tym, co za tydzień. No, dzięki gościom za walkę. To już mogę powiedzieć to, co Jarek powiedział. Taki wynik był, a nie inny, ze względu na to, że cały tydzień przygotowywaliśmy tor pod siebie, przychodzi dzień meczu i nie mamy tego atutu od pierwszego biegu. Także dziękujemy też komisarzom i panu sędziemu w skrócie, a tak to co mogę powiedzieć, wynik cieszy, bo wygrany to był plan do wykonania, także robota jest zrobiona i teraz trzeba patrzeć w przyszłość i skupić się na kolejnej robocie. Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl.